Zaczęliśmy mówić o sile napięcia, sile naciągu nici. Omówiliśmy sobie od strony mikroskopowej mechanizm tego, w jaki sposób różne linki czy sznurki napinają się, naciągają i w ten sposób działają właśnie tą siłą napięcia, siłą naciągu na różne przedmioty, do których są przytwierdzone. A teraz pora przejść do rozwiązywania problemów, do rozwiązywania zadań. Żeby rozgrzać troszkę Twoją ambicję, pokażę Ci taki troszkę bardziej skomplikowany problem. Widzimy, tutaj mamy puszkę ostrych papryczek, wiszącą na sznurkach w taki sposób, jak tutaj pokazane jest na rysunku. I naszym zadaniem jest znaleźć wartości sił napięcia tych sznurków, siłę T1 i siłę T2, które pozwalają tej puszce utrzymać się w tej pozycji, w spoczynku. Tak? No na pierwszy rzut oka problem jest trudny, bo tutaj widzimy, te sznurki są pod różnymi kątami, tu 30 stopni, tu 60, prawda? Tutaj mamy ostre papryczki, więc jest to taki problem sformułowany no tak na ostro, więc przejdźmy do problemów łatwiejszych, powiedzmy, łagodniejszych, które nam pozwolą zrozumieć podstawową ideę, strategię rozwiązywania takich zadań i kiedy te prostsze problemy już sobie omówimy, to będziemy wiedzieli, jak podejść do takiego trudniejszego. Więc zacznijmy od problemu najprostszego z możliwych, czyli wyobraźmy sobie, że mamy tutaj w ten sposób po prostu wiszące jabłuszko. No niech to jabłuszko waży 3 kg, takie wielkie, zmutowane, ale to nie ma wielkiego znaczenia i tutaj również to jabłuszko wisi sobie tak na suficie, tu na sznurku i pytamy o wartość siły napięcia tutaj tego sznurka. Jakie tu działają siły? Więc tak, na pewno działa siła grawitacji, tak, oraz właśnie ta siła napięcia. Czy coś jeszcze działa? Czy działają jeszcze jakieś siły? No nie, to są jedyne siły, jakie działają w tym momencie na nasze jabłko. I jak teraz znaleźć wartość tej siły? Otóż to jest nasza strategia stosowana już od dawien dawna, mianowicie stosujemy drugą zasadę dynamiki Newtona w takim sformułowaniu, że przyspieszenie ciała to jest suma wszystkich sił, jakie na nie działają, podzielona przez masę tego ciała. Tutaj to jest równanie wektorowe, więc można je rozpatrywać osobno w każdym, w dowolnym kierunku. W dowolnym kierunku ono musi być prawdziwe. No tutaj powiedzmy w kierunku poziomym, w płaszczyźnie poziomej i w tym kierunku i tutaj w kierunku w kartkę, w kierunku w głąb ekranu nic się nie dzieje, nie działają żadne siły. Jedyne siły, które działają są w kierunku pionowym, oznaczmy go sobie przez, tak, że to jest oś Y zwrócona do góry. I jakie siły tutaj działają? No więc tak, chcemy, żeby przyspieszenie jabłka było 0, tak? Tak, przyspieszenie w kierunku Y wynosi 0, tak? A zgodnie z tym równaniem przyspieszenie w kierunku Y, to co to będzie? Ze znakiem plus, tutaj jakie siły? Ze znakiem plus mamy tę siłę napięcia nici, tak? Ze znakiem plus, bo jest zwrócone do góry, a umówiliśmy się, że jak wzdłuż jednej osi rozpatrujemy siły, no to siły zgodne ze zwrotem tej osi będą miały znak plus, a te w kierunku przeciwnym będą miały znak minus, tak? Wobec tego tutaj mamy plus, plusem tę siłę napięcia i z minusem wartość siły grawitacji. Tak? I to podzielone przez masę ciała to się równa 0. Możemy całość pomnożyć razy, po prostu razy masę, to wówczas mamy siłę napięcia minus siłę grawitacji, to jest równe 0 i ostatecznie wychodzi na to, że siła napięcia to się równa, jeśli do obu stron dodamy siłę grawitacji, to będzie po prostu siła grawitacji. No tutaj się wydaje, że taki prosty wynik, mogliśmy go zgadnąć, bo to przecież jest oczywiste, że ta siła napięcia musi po prostu równoważyć siłę grawitacji, więc po co tyle zachodu tutaj z tym rysowaniem, rozpisywaniem? No po to, że to jest bardzo szczególny przypadek, że mogą być przypadki, zaraz sobie pokażemy, kiedy ta siła napięcia nie jest równa po prostu sile grawitacji, ale strategia jest taka sama, strategia rozwiązania, idea rozwiązania, dlatego właśnie taką drogą ten najprostszy przypadek chciałam Ci pokazać. No zobaczmy, kiedy może być tak, że ta siła napięcia nie jest równa sile grawitacji? No zobaczmy, wyobraźmy sobie, że ktoś tutaj stoi i dodatkowo jeszcze ciągnie za linę do dołu, powiedzmy ciągnie z siłą, tak, zwróconą w ten sposób, siłą o wartości 5 N. Jak nam to modyfikuje nasz przykład? No więc tak, tutaj do tej sumy sił musimy jeszcze dodać te 5 newtonów, ale z minusem, ponieważ jest to ono zwrócone do dołu, tak? Więc tutaj dopisujemy minus 5 newtonów, podobnie tutaj minus 5 newtonów
do obu stron musimy dodać także 5 N. I ostatecznie dostajemy, że ta siła napięcia, żeby tutaj to przyspieszenie cały czas było równe 0, to musi być siła grawitacji plus 5 N. Tak? A jeśli byśmy ten przykład jeszcze trochę zmodyfikowali, powiedzmy doczepili tutaj jeszcze jedną, tutaj narysuję trochę obok, ale umówmy się, że ona jest zaczepiona w tym samym miejscu. O, jeszcze jedna lina, taka sama, z tego samego materiału, a więc te oddziaływania międzycząsteczkowe w tej linie, które powodują napięcie, są takie same, wobec tego tutaj ta lina napina się dokładnie tak samo, z tą samą również siłą T, tak, mamy dwie liny, no to wówczas, o, może innym kolorem, no to wówczas co musimy dodać? No, także tutaj do tego równania musimy dodać jeszcze jedną tę siłę od jeszcze drugiej liny, jeszcze jedną siłę T. Tak? Dlaczego ta siła jest dokładnie taka sama? No, umawiamy się, lina jest taka sama. Więc tak samo się napina pod wpływem danego ciężaru. Tak? Tutaj możemy to już napisać w taki sposób, że już uwzględniając te dwie siły, tak, że mamy dwa razy T, wobec tego dwa razy wartość tej siły wynosi tyle, a wobec tego siła wynosi dokładnie tyle. Siła grawitacji plus te 5 N i jeszcze podzielone przez 2. Tak? Mamy dwie liny i one dwie ciągną tą samą siłą i muszą równoważyć tutaj siłę grawitacji plus te 5 N, które nam dodaje tu ten człowieczek, który ciągnie za linę w dół. Więc strategia jest bardzo prosta. Jeśli sznurki się napinają, jakieś ciało wisi na sznurkach, działają na nie różne siły do dołu, tak? Siła grawitacji plus jeszcze mogą dodatkowe siły dochodzić, to te sznurki nam ciągną do góry w taki sposób, żeby tę siłę działającą do dołu równoważyć, jeśli oczekujemy, że przyspieszenie będzie równe zero, że taki obiekt będzie sobie spoczywał, tak? No to jest taki bardzo podstawowy problem, kiedy to po prostu wisi tak z sufitu i siły działają pionowo, ale możemy to sobie troszkę jeszcze skomplikować. No, tutaj jeszcze możemy spojrzeć na wartości. Powiedzmy, że wartość przyspieszenia ziemskiego to jest tak, 9,8 metra na sekundę kwadrat, ale sobie to możemy zaokrąglić do 10 metrów na sekundę kwadrat, no to wówczas siła grawitacji, masa razy przyspieszenie ziemskie dla masy równej 3 kg to będzie 30 N, więc tutaj te 30 N możemy sobie podstawiać i w pierwszym przypadku siła napięcia nici to będzie 30 N, w drugim przypadku, kiedy mamy tylko jedną nić i tę linę ciągnącą do dołu będzie 35 N, a w ostatnim przypadku 35 N przez 2, czyli 17,5 N. Takie to są wartości. A teraz sobie przejdźmy do kolejnego przykładu, troszeczkę bardziej skomplikowanego. Mamy sobie tablicę taką do pisania kredą zawieszoną w taki ciekawy sposób. Tutaj jeden sznurek jest tak pod kątem, niech ten kąt wynosi 30 stopni, a tutaj ten sznurek jest poziomo i niech znowu masa tej tablicy wynosi 3 kg. Mieliśmy bardzo ciężkie jabłko, a teraz mamy bardzo lekką tablicę, cały czas 3 kg, ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. I znowu interesują nas siły napięcia. Tutaj tego sznurka takiego pod kątem, to będzie T1 i tego tutaj zarówno jeden sznurek, jak i drugi może tylko ciągnąć, nie może pchać, dlatego zwroty tych sił są takie, jak narysowałam. One obydwa ciągną tę naszą tablicę. No i co tu jeszcze działa? Jeszcze działa oczywiście siła grawitacji, prawda? Znowu po prostu masa razy przyspieszenie. Narysujmy to sobie jeszcze raz na takim diagramie, który być może będzie troszkę prościej odczytać. Tak? Tu mamy siłę grawitacji, masa razy przyspieszenie. Tutaj mamy tę siłę napięcia pierwszą, tego sznurka takiego pod kątem. A tutaj mamy drugą siłę napięcia, tego sznurka takiego poziomego. W ten sposób działają siły. I teraz z drugiej zasady dynamiki Newtona wiemy, że przyspieszenie tutaj tej tablicy, ona jest zawieszona, ona spoczywa, wyraża się przez sumę wszystkich sił, jakie działają na ciało, podzieloną przez masę. Równanie wektorowe, czyli w dowolnym kierunku możemy rozpatrywać. I teraz pytanie. Tutaj mamy różne siły pod różnymi kątami. Jaki kierunek wybrać? Otóż rada jest taka, żeby wziąć jakąś siłę, którą znamy. W tym wypadku znamy tu tę siłę grawitacji, masa razy przyspieszenie ziemskie. No i warto wówczas rozpatrzeć siły w tym kierunku, wzdłuż właśnie tej siły, wzdłuż kierunku działania tej siły, której wartość znamy. No i dla dopełnienia oczywiście trzeba wtedy wziąć również
i rozpatrzyć siły w kierunku prostopadłym. Więc zacznijmy od kierunku tutaj wzdłuż działania siły grawitacji. Jakie tu siły działają w tym kierunku? No działa siła grawitacji, a oprócz tego, przypominam Ci z wcześniejszych filmów, działa tutaj składowa, tylko składowa, tylko część, rzut taki prostopadły tej siły na ten kierunek. Tak? W ten sposób działa do góry. To nazwijmy to sobie T1Y. I co? I teraz w tym kierunku, właśnie w tym kierunku pionowym, w kierunku Y, działają tylko te dwie siły. Ta składowa pionowa tej siły, T1 i siła grawitacji, tak? A przyspieszenie w tym kierunku wynosi 0, tak? 0, a Y wynosi 0, tak? Czyli ta składowa T1Y z plusem jest, bo działa do góry, minus siła grawitacji i to wszystko podzielone przez masę, to się równa 0. Czyli możemy tutaj już tak trochę bardziej w pamięci, wzorując się na tym, co robiliśmy wcześniej, mnożymy wszystko razy masę i wychodzi nam, że T1Y minus mg też się równa 0. I jeszcze dodajemy do obu stron mg i ostatecznie wychodzi nam, że T1Y to jest wartość siły grawitacji. Masa razy przyspieszenie. Czyli tak jak sobie liczyliśmy, takie zaokrągloną wartość przyspieszenia ziemskiego, weźmiemy te 10 metrów na sekundę kwadrat, to będzie 30 newtonów, tak? No ale tutaj mamy wartość tylko tej składowej, a chcielibyśmy znać wartość całej siły napięcia, tak? Tutaj mamy 30 stopni, kąt 30 stopni. No i zauważmy tutaj z trygonometrii, jeśli rozpatrzymy sobie o ten trójkąt, T1Y podzielone przez T1, tak, to jest przyprostokątna, nienależąca do kąta, a to jest przeciwprostokątna, no to jest sinus tego kąta, sinus 30 stopni, tak, a wobec tego T1Y to jest T1 razy sinus 30 stopni, czyli tutaj mamy T1 razy sinus 30 stopni, to się równa 30 newtonów, a więc T1 to się równa 30 newtonów podzielone przez sinus 30 stopni. Sinus 30 stopni to jest 1/2. 30 newtonów podzielone przez 1/2 to jest 60 newtonów. 60 newtonów, taka duża siła, a przecież to waży tylko, gdyby ta tablica zwisała tak po prostu na pionowym sznurku, no to ta siła napięcia byłaby tylko 30 newtonów, tylko by równoważyła siłę grawitacji działającą na tablicę w dół, prawda? A tutaj 60 newtonów musi wynosić ta siła, jest wielka. Co tu się dzieje, po co jest ta cała reszta tej siły, tak? Zastanówmy się, musimy rozpatrzyć teraz kierunek x, jakie siły tutaj działają. Zapiszmy sobie również przyspieszenie w kierunku x wynosi 0. I jakie siły działają w kierunku x? No działa w kierunku dodatnim, działa tutaj ta składowa siły T1, czyli T1x, tak? Działa z plusem, a z minusem działa tu w kierunku w lewą stronę, działa siła T2. I to wszystko razem podzielone przez masę, ale również siły po prostu sumują się do zera. Tak, możemy tutaj jeszcze to podzielić przez masę, ale w przypadku, kiedy po tej stronie jest 0, no to nam niewiele zmienia. To jest treść drugiej zasady dynamiki Newtona. Dla przypadku kierunku x również przyspieszenie jest 0 i żeby tak było, to musi być spełniony taki warunek. I jeśli to przepiszemy w innej kolejności po pomnożeniu przez m, wyjdzie nam, że siła T2 jest równa co do wartości składowej x-owej siły T1. A siła T1, tutaj spójrzmy też z trygonometrii, nawet rozważając ten trójkąt, siła T1x podzielona przez siłę T1, przez wartość siły T1, to jest, tak patrząc z tego trójkąta, to jest kosinus kąta 30 stopni, tak? Bo to jest przyprostokątna, która należy do kąta, podzielona przez przeciwprostokątną, tak? Kosinus, tak? Czyli siła T2 to jest siła T1 razy kosinus 30 stopni, czyli 60 newtonów razy kosinus 30 stopni, czyli 30 razy pierwiastek z 3 newtonów. Znaleźliśmy wartości tych sił, tak? Podsumujmy sobie jeszcze raz. Po prostu jak rozrysujemy wszystkie siły, które działają, to w kierunku Y muszą się one równoważyć do zera, tak? A więc ta składowa pionowa tej siły takiej pochyłej musi równoważyć nam siłę grawitacji. Z drugiej strony ta składowa pozioma tej siły takiej pochyłej równoważy nam tę siłę poziomą. I taki mamy układ równań na te siły. Dwa warunki do spełnienia w kierunku x
przyspieszenie jest 0 i w kierunku Y przyspieszenie jest 0 i to nam pozwala znaleźć te dwie siły. Tak? Czyli taki nawet średnio skomplikowany, tutaj łagodny przykład i średnio łagodny przykład rozwiązaliśmy, a teraz w następnym filmie zajmiemy się tym naszym przykładem trudnym, takim z ostrą papryczką. I trudny przykład, dwa sznurki zawieszone pod kątem. Będzie ambitnie, ale myślę, że będzie ciekawie i fajnie.